Cześć! Nazywam się Oliwia Bosomtwę. Co tydzień na profilu noise.pl na Instagramie prowadzę z gośćmi rozmowy na żywo. Rozmawiam o rzeczywistości wokół nas, co tydzień z inną osobą. Za chwilę usłyszysz zapis jednego z takich spotkań. To jest podcast Noise Live. Architektura to polityka. Dyskutujemy o tym, jak powinna wyglądać przestrzeń wokół nas, krytykujemy patodeweloperkę, rozmawiamy o ogromnych rządowych inwestycjach w muzea i rekonstrukcję zabytków. O architekturze i polityce rozmawiam z Grzegorzem Piątkiem, autorem książek Najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie, Niezniszczalny, Bohdan Piewski, architekt salonu i władzy, Sanator, kariera Stefana Starzyńskiego i ostatniej, Gdynia obiecana, miasto modernizm, modernizacja, nagrodzonej Nike Czytelników 2023. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Moim gościem jest Grzegorz Piątek, architekt, autor książek. Przez chwilę też naczelny urbanista Warszawy, był taki epizod, dobrze pamiętam. To chodzi, Wydział Estetyki to się nazywało, to tak, nie urbanistyka. Tak. Tak. No, bo tak, to, ale to prawie jak. Chociaż w sumie chyba o tym też możemy później chwilę porozmawiać, dlaczego to właśnie tak do końca nie działa, jak pewnie byśmy chcieli. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy dzisiaj, też dlatego, że mam wrażenie, że temat związku architektury i polityki to jest coś, co ostatnio jest cały czas na stole. To prawda. Ja myślę, że w ogóle architektura jest często nie chce być uważana za związaną z polityką, tak jest wygodniej, prawda? Jeśli architekci uważają, że po prostu budują i nie za bardzo ich obchodzi, komu to służy, ale architektura jest z polityką nierozerwalnie związana, bo nawet jeśli nie wyraża jakichś idei, to też zależy od przepisów, od innych w ogóle rzeczy, które politycy ustalają. Także jest polityczna bardzo. No i wydaje mi się też, że ta polityczność architektury w jakiś sposób towarzyszy twoim książkom, bo w zasadzie każdy z tych tematów, które wybierasz od pewnego czasu, jakby leży bardzo mocno na skrzyżowaniu tych dwóch elementów. Jakby no, książka o odbudowie Warszawy siłą rzeczy była też opowieścią o polityce, no bo cała odbudowa była bardzo uwikłana politycznie i była w zasadzie projektem politycznym. Biografia Piewskiego też jest opowieścią o architekcie, który stara się w różnych sytuacjach politycznych się odnaleźć. No i teraz mamy Gdynię obiecaną, która znowu jest o budowie miasta, które ma być odpowiedzią na jakieś polityczne bolączki. Dlaczego to jest taki element, takie skrzyżowanie, które cię porywa i co w tym znajdujesz takiego, że motywuje cię to do pisania właśnie takich książek? Mhm. Wiesz, to w ogóle nie było planowane. To nie jest jakiś pomysł na siebie i na karierę, który obrałem sobie ileś tam lat temu. Tylko, ale tak wyszło po drodze, że ja z jednej strony jestem architektem z wykształcenia i zawsze się interesowałem, byłem krytykiem architektury, pisałem o budynkach powstających współcześnie i z tej strony przyszedłem, a z drugiej strony też zawsze pasjonowała mnie i historia polityczna, i polityka bieżąca. I odkryłem w pewnym momencie, że architektura jest takim lustrem, w którym się odbija też właśnie polityka. Właściwie wszystko się odbija, cała współczesność, bo i kwestie finansowe, i moda, i stosunki społeczne, i jakiś tam poziom cywilizacyjny, ale też właśnie bardzo polityka. I za cokolwiek bym się nie zabrał, to ta polityka mnie gdzieś wybijała. I w końcu się okazuje, że właśnie historia odbudowy Warszawy po wojnie, czy budowy Gdyni przed wojną, to jest właściwie opowieść o tamtej epoce. I można właściwie przez budynki, przez ludzi, którzy je tworzyli i budowali, nie tylko architektów, ale też właśnie decydentów na przykład, opowiedzieć też kawał historii politycznej. I czego nas ta historia polityczna z tych właśnie momentów, tych epok, do których sięgnąłeś w swoich książkach, architektoniczno-polityczna, uczy na dzisiaj i czy w ogóle umiemy te lekcje wyciągać z przeszłości? No, uczy nas wielu rzeczy. Akurat w tej książce o Gdyni
takim najważniejszym wątkiem, który mi wypłynął podczas researchu, była kwestia mieszkaniowa, czyli dostępność mieszkań, jakość mieszkań, ten fakt, że w ogóle miasto rosło właściwie na dwie prędkości, prawda? Z jednej strony piękne centrum modernistyczne, które do dziś podziwiamy, które jednak służyło tym ludziom, którzy jakiś tam sukces odnieśli. A z drugiej strony slumsy i dzielnice nędzy, gdzie mieszkała większość właściwie ludzi bez prądu i bez wody bieżącej, którzy na ten sukces też budowali. I no, myślę, że taką właśnie przestrogą z tej historii o przedwojennej Gdyni jest to, żeby nie dopuszczać do tego, że miasta rosły na te dwie prędkości. I żeby też nie zawieszać się w dyskusji o mieście na tym, na samym centrum, na estetyce, na pięknych placach, na konserwacji zabytków, na bulwarach, przestrzeniach publicznych i tak dalej, czyli tym, co służy właśnie wypoczynkowi i reprezentacji, a żeby jednak więcej mówić o tym, jak się na co dzień żyje, jak się mieszka, jak i za ile oczywiście, kwestiach takich jak komunikacja, miejsca pracy i tak dalej, czyli wszystkim tym, co jest może mniej trochę efektowne, ale bardziej rzutuje tak naprawdę na to, czy to miasto nam służy, czy nie. I myślę, że to jest taki, w ogóle staram się, pisząc o historii, coraz bardziej przyjmować taką perspektywę, trochę nie lubię tego słowa ludowy, bo ono jest trochę za wąskie, ale taką masową, prawda? Że nie interesuje mnie to, jak się żyło 10 tysiącom najbogatszych i najbardziej sukcesu mieszkańców, tylko właśnie przeciętnym mieszkańcom, jeśli tak ktoś jest, ale tym pracującym na co dzień ciężko, nie tylko robotnikom zresztą, ale też choćby tym uboższym inteligentom, prawda, nauczycielom i tak dalej. Takie świadectwa też w Gdyni znajdowałem. Wydaje mi się, że w tym kontekście, o którym mówisz, to takim no, pozytywnym przykładem, albo przynajmniej mającym taką ideową podbudowę zmiany na lepsze ku tej masowości, no była odbudowa Warszawy powojenna, no bo gdzieś w tym założeniu podstawowym było to, żeby zbudować inną starówkę, taką, w której mogą mieszkać ludzie i taką, która nie jest tymi starymi kamienicami bez dostępu do wody, z łatwością rozprzestrzeniania się chorób i tak dalej. Oczywiście to było utopione w sosie z propagandy socrealizmu, ale to jest jakiś projekt, w którym gdzieś to myślenie jednak bez względu na to, jak oceniamy całokształt epoki, jakby udało się wprowadzić w czyn. Czyli rzeczywiście no, do dzisiaj ludzie mieszkają na starówce oprócz restauracji i instytucji kultury i ta zmiana przeszła pozytywnie. Czy w ogóle w systemie, który nie jest centralnie planowany jak w tamtej epoce i ma jakby inną podbudowę ideologiczną, kapitalistyczną jak teraz, myślisz, że takie projekty w ogóle są w jakikolwiek sposób u nas możliwe, takiego innego budowania, no właśnie mającego gdzieś przede wszystkim na myśli dobro szerokich grup społecznych, które z tej architektury korzystają? Ja myślę, że to jest nadal możliwe, że to też jest taki trochę szkodliwy schemat, trochę, no czasami się mówi, że po to, żeby dokonać takich rzeczy, jakich dokonano po wojnie, kiedy na przykład zlikwidowano właśnie kryzys mieszkaniowy i bezdomność i zapewniono ludziom znacznie lepsze warunki życia niż przed wojną. Oczywiście to się nie stało z dnia na dzień, to trwało jakieś 25 lat. Ale jednak jakiś wysiłek został podjęty, no to czasami, czy w ogóle, żeby miasto zaplanować od nowa, no to czasami się zarzuca, że po to, żeby to się udało, to trzeba by wprowadzić jakiś zamordyzm, prawda? Jakąś oświeconą dyktaturę fachowców, to się czasami tak ładnie nazywa. I rzeczywiście po wojnie tak było, no bo politycy potrzebowali sukcesu, więc dali architektom i urbanistom bardzo duże pole do działania, jakiego nigdy przedtem ani potem już nie mieli. Ale myślę, że nawet w takim systemie jak nasz, w systemie demokratycznym, to też jest możliwe, tylko że musimy się tego domagać, że musimy się domagać lepszego prawa, które na przykład pozwala zaplanować miasto jako całość. Nie o to chodzi, żeby w każdym szczególe, żeby było, wiesz, rozpisane, kto ma mieć jakie firanki za oknem, tylko po prostu, żeby nie było takiej sytuacji jak dzisiaj. Kiedyś nie ma w ogóle sposobu, żeby w polskim prawie zaplanować miasto jako całość. Możesz sobie planować jako sumę drobniutkich wycinków, tak zwane plany miejscowe. Natomiast planu dla całego miasta nie da się uchwalić. Tak samo jeśli chodzi o mieszkania. Wiesz, nie chodzi o to, żeby deweloperów wszystkich upaństwowić i powiesić.
jak to nami się straszy, że to jakieś są strasznie komunistyczne pomysły, te mieszkania dostępne i tanie. Nie, chodzi o to, żeby w ogóle był wybór, tak? Żeby oprócz rynku deweloperskiego też były dobre warunki do rozwoju spółdzielni, do budowy porządnych mieszkań komunalnych czy mieszkań pracowniczych. To są rzeczy, które się dzieją w krajach kapitalistycznych, tylko nie tak bardzo, właśnie gdzie kapitalizm nie jest tak bardzo zerwany z łańcucha jak u nas. To jest no ten Wiedeń chociażby, na który się cały czas powołujemy, gdzie 100 lat temu zaczęto budować na dużą skalę mieszkania komunalne i spółdzielcze i nikt tego właśnie nie rozmontował. Był ten czerwony Wiedeń właśnie w latach 20., kiedy zaczęto to robić. Potem przyszli naziści, nie rozmontowali tego. Po wojnie w kapitalistycznym ustroju pod rządami socjaldemokratów cały czas to rozwijano i właściwie po 100 latach Wiedeń jest takim miastem, gdzie ten sektor publiczny mieszkań jest bardzo silny i on narzuca standardy. On pozwala właśnie ludziom mniej zarabiającym żyć w godnych warunkach, nie zadłużając się na całe życie. I on też troszeczkę sprawia, że prywatny sektor nie może tak szaleć z cenami, prawda? Bo po prostu stwarza inną trochę sytuację na rynku. Więc myślę, że możemy patrzeć na te kraje, gdzie to wychodzi. To jest Szwecja tak samo. I się tego domagać. A jak pokazało ostatnie 8 lat, no PiS chociaż szedł do władzy pod hasłami i dał też wiele socjalnych rzeczy, 500 i 800 plus na czele i okazuje się, że to się da przeprowadzić, jednak nie potrafił tego monopolu przełamać. No ostatni pomysł dopłaty do kredytów 2% spowodował właściwie dalszy wzrost cen mieszkań. Że nie chodzi o to, żeby dosypywać deweloperom, tylko że nie o to chodzi, żeby likwidować deweloperskie mieszkania, tylko po prostu, żeby stworzyć ileś segmentów tego rynku dla różnych po prostu potrzeb, dla różnych kieszeni, po to, żebyśmy wszyscy mogli sobie gdzieś te nisze dla siebie znaleźć. Do tego, do porażki programów rządowych to jeszcze wrócę, ale wspomniałeś o Wiedniu, to jest często podawany przykład, ja go też jakby znam tę historię tego przykładu i często myślę sobie, że on jest o tyle mało adekwatny jako inspiracja w naszej sytuacji, no bo właśnie kluczowe jest to 100 lat, o których mówisz. To znaczy to, że udało się tego przez tyle lat nie rozmontować mimo tych zmian i w związku z tym ten system urósł na tyle duży, jest na tyle efektywny, ale jego korzenie no są jednak w innej epoce ideologicznie. To znaczy jednak ten okres międzywojenny by miał inne podłoże. Ta socjaldemokracja była wtedy gdzieś tam w jakimś ideowym zarodku w pewnym sensie, a na pewno jeszcze nie skompromitowana przez to, co przyszło później. Przez podział na blok wschodni i zachodni. I w jakimś sensie to, że im się udało to wtedy zacząć i potem nikt tego nie rozmontował, to teraz zbierają tego owoce do dzisiaj. Wydaje mi się, że rozpoczęcie tak ambitnego programu jak mieszkań dostępnych, jak ten wiedeński, w dzisiejszych właśnie warunkach no, takiego turbokapitalizmu jest trudne. Wydaje mi się, że często te zachodnie kraje jednak zbierają owoce poprzednich dekad, w których być może jeszcze w tamtym systemie implementowanie było łatwiejsze, a my w okresie transformacji jednak trochę wydaliśmy dziecko z kąpielą, pozbyliśmy się wielu mieszkań, które należały do państwa, tanio je sprzedając lokatorom, no i trochę wylądowaliśmy w innym punkcie. Oczywiście, tak, tylko że od czegoś trzeba zacząć. No. Ja po prostu nie można oczekiwać szybkich efektów w ciągu roku, czy nawet w ciągu jednej kadencji, ale od czegoś trzeba zacząć, tak? Od jakichś paru tysięcy mieszkań chociażby, przećwiczyć to na jakichś wersjach beta. Ale przede wszystkim potrzebujemy bardziej przyjaznego prawa, bo też są historie w Polsce, kiedy ludzie na przykład próbują oddolnie założyć spółdzielnię mieszkaniową. No i się okazuje, że to jest potwornie trudne z powodów prawnych, albo że na przykład banki nie mają w ogóle produktów finansowych dla takich chętnych. Więc trzeba by stworzyć cały szereg narzędzi, które by to pozwoliły zacząć. Ale wiesz, na przykład były dobre pomysły teoretycznie w tym, co robiła ostatnia władza nasza, że na przykład planowano, że tanie mieszkania będą powstawały na terenach,
od pozyskanych od państwowych różnych przedsiębiorstw, prawda? Od poczty, od kolei. I się okazało, że jest ogromny opór przed oddawaniem tych terenów w ogóle pod budownictwo mieszkaniowe. Bo oczywiście Poczta Polska, żeby załatać jakąś tam dziurę, woli za kilkadziesiąt milionów sprzedać te tereny deweloperom. Ale to cała kwestia jest woli politycznej, prawda? Jeśli są te państwowe tereny, to, no, to one są. To jest jakiś potencjał do wykorzystania. I też ja myślę, że takie budownictwo publiczne, bo ono też się, kolejna że mentalna taka przeszkoda, którą musimy w Polsce przeskoczyć, to jest to, że jak się słyszy mieszkania komunalne na przykład, to się automatycznie myśli mieszkania socjalne, mieszkania jakieś, wiesz, potwornej jakości dla tak zwanego elementu, patologii i tak dalej. To też trzeba odczarować, może w ogóle trzeba innego słowa niż mieszkania komunalne, prawda? Nowego, takiego bardziej sexy. To jest kwestia też brandingu, bo po prostu chodzi o mieszkania dla ludzi mniej zarabiających i tyle, którzy niekoniecznie są jakimiś właśnie wysiedleńcami z eksmitowanymi gdzieś, czy upychanymi na jakichś peryferiach właśnie nieszczęśnikami, jak to się teraz często dzieje. Były pomysły nawet budowy kontenerów, prawda, tak, dla ludzi. Tak, był taki projekt. A ja uważam, że w ogóle jeśli miasta, czy gminy, czy państwo budowały mieszkania, to też jest szalenie ciekawy temat dla architektów. Bo jeśli architekt nie musi projektować dla dewelopera, który żąda po prostu pewnego takiego bardzo uśrednionego produktu, tylko mógłby projektować na przykład pod potrzeby konkretne, mieszkania dla seniorów, czy mieszkania dla pracowników publicznych. To jest super sprawa moim zdaniem, bo w wielu metropoliach problemem na przykład jest to, że mieszkania są tak drogie, że nie stać na mieszkanie ludzi, którzy są najpotrzebniejsi dla społeczności, prawda? Tak jak na przykład pracowników oświaty czy służby zdrowia. Na przykład mogłyby wspaniale gminy budować mieszkania takie jakby służbowe dla tych najniezbędniejszych pracowników. To jest szalenie ciekawy też temat architektoniczny, prawda? No. Tutaj mamy piękny komentarz. Dała nam przykład WSM, czyli Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jak budować mamy. Bardzo ładna parafraza, natomiast też chyba tylko częściowo prawdziwa, bo z tego pamiętam projekty WSM-u, zwłaszcza te na Żoliborzu międzywojenne, to oni też się troszeczkę rozjechali z tą dostępnością dla tych, dla których teoretycznie te mieszkania miały być w założeniach przeznaczone. Dopiero Towarzystwo TOR, tak, to Towarzystwo Osiedli Robotniczych, budując na Pradze, gdzieś sprostało tym najbardziej jakby potrzebującym, najmniej zarabiającym robotnikom, a jednak te WSM-owskie mieszkania okazały się dla nich zbyt drogie i głównie właśnie trafiła tam taka klasa urzędnicza. Tak, i to tacy lepiej zarabiający robotnicy. Natomiast i tak WSM może być bardzo inspirującym przykładem, no bo to też jest przykład tego, jak w bardzo niesprzyjających warunkach udało się jednak zrobić coś wielkiego, prawda? Udało się kawał miasta zaplanować i ileś tych bloków zbudować, które dzisiaj uchodzą właśnie za jeden z najlepszych adresów w Warszawie po urynkowieniu wszystkiego. I to też było zrobione trochę wbrew warunkom. Też nie było łatwo tym spółdzielniom. We wspomnieniach jednego z tych WSM-owców można wyczytać, że też oni nie mogli dostać kredytu w Polsce. Tak, tak, nie mogli, a w ogóle kapitałem zakładowym były jakieś cegły przykryte gdzieś brezentem. Tam też było bardzo dużo takiej społecznikowskiej energii i takiego oddolnego działania. To jest bardzo, bardzo piękna historia. Wróćmy trochę do tej polityki i właśnie do tego podsumowywania rządów, no bo mamy taki klimat powyborczy, który trochę sprzyja przyglądaniu się temu, co wydarzyło się przez 8 lat. Ja sobie na fali Pałacu Saskiego, do którego mam nadzieję dzisiaj jeszcze dojdziemy w naszej rozmowie, ale zostawiam sobie to na długi, długi koniec, na ostatnie 20 minut, ale po kolei. Myślę sobie o wielkiej realizacji muzealnej na Cytadeli, którą nawet udało mi się odwiedzić.
ten koncept, on jest starszy niż rząd PiS-u, niż ostatnie 8 lat tej budowy historii, Muzeum Historii Polski. Natomiast fascynujące jest to wszystko, co się tam wydarzyło i jestem ciekawa, jak ty oceniasz tę realizację i te budynki i tę inwestycję też w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Kaniowych. Wiesz, ja byłem tam, nie byłem po otwarciu, byłem pod koniec budowy, także widziałem prawie to, co ty, na zaproszenie pracowni zresztą. Uważam, że te budynki są świetne warsztatowo, w sensie to jest bardzo taka wysmakowana i też świetnie zrealizowana architektura w detalu. Natomiast myślę, że ta architektura już jest troszeczkę historyczna, to znaczy, wiesz, po pierwsze... Nawet jak spojrzysz między budynki, ten ogromny plac kamienny. Wiesz, w erze jednak przegrzewających się miast, robienie placu, zresztą na życzenie Muzeum Wojska Polskiego głównie, które sobie wyobraża, że tam będzie organizować jakieś plenerowe wydarzenia, jakieś pokazy uzbrojenia, czy nie wiem, pikniki militarne, jakkolwiek to nazwać. Robi się ogromny kamienny plac, na którym nie ma ani kawałka cienia. No to mnie na przykład przeraziło. Zwłaszcza, że tam byłem w taki upalny dość letni dzień i myśmy się nie mieli gdzie schować przed tym cieniem. Także to są takie rzeczy, które martwią. I w ogóle też myślę, wiesz, ja naprawdę chcę oddać tutaj uznanie architektom z WXCA, bo wykonali naprawdę super robotę. Natomiast ja myślę, że jakby to zamówienie, które dostali, już jest troszeczkę przestarzałe. Że z jednej strony właśnie ten wielki plac, że symetryczna kompozycja, dzięki której w ogóle wygrali ten konkurs, to się bardzo podobało. I też coraz więcej myślę o tym, że ponieważ kryzys klimatyczny będzie od nas wymagał coraz większego recyklingu materiałów, to też estetyka budynków się będzie musiała zmienić. My będziemy musieli porzucić, to jest też zresztą problem kontrowersyjnego gmachu MSN-u moim zdaniem, że ta estetyka taka bardzo wycyzelowana, taka wiesz... co do milimetra, bielutki beton, piękny kamień przywieziony z drugiego końca Europy, taka szalona precyzja, wszystko z nowych materiałów, że to będzie musiało się skończyć. Będziemy musieli zaakceptować zupełnie trochę inną estetykę, która będzie może troszeczkę bardziej niechlujna na nasze dzisiejsze standardy. Wiesz, taka bardzo chropowata. I taka gładka architektura to już będzie, mam nadzieję, niedługo trąciła myszką. Czyli będzie recykling wymagał trochę nowej estetyki. Na przykład kiedy na tym Muzeum Historii Polski, wiesz, jest fasada z marmuru, zresztą bardzo piękna, układanego warstwami od najciemniejszego do najjaśniejszego, żeby znikała na tle nieba, symbolizująca warstwy historii, jakieś takie warstwy, wiesz, czasu. I architekci chcieli, żeby to był polski kamień wyjściowy, ale okazało się, że polskie kamieniołomy nie potrafią obsłużyć czegoś takiego. Tak wielkiej inwestycji, no i w końcu sprowadzono go z Portugalii. Ja myślę, że trzeba raczej zmieniać koncepcje architektoniczne, dostosowywać właśnie do tych możliwości materiałowych i do właśnie też troski o to, żeby nie produkować za bardzo śladu węglowego, niż stawać na głowie, żeby ten efekt precyzji idealnej czy jakiś efekt plastyczny osiągnąć. To samo w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wiesz, włożenie drzew ze szkółek w Holandii czy w Belgii po to, żeby były już ładne, w miarę odrośnięte i foremne przed otwarciem, to też jest takie dla mnie myślenie już trochę archaiczne. Powinno się raczej pozwalać roślinności rosnąć swobodniej i używać gatunków też miejscowych, natywnych, żeby one się dobrze zachowywały w naszym klimacie, nie wymagały jakiejś szalonej pielęgnacji, tylko żeby się były bardziej wytrzymałe. Także myślę, że to jest w ogóle wielkie wyzwanie architektury na przyszłość. I coraz mniej powinniśmy dyskutować o tym, czy coś jest ładne, wiesz, czy jest białe, czy różowe, czy jest okrągłe, czy kanciaste, a na tym najczęściej się zawieszamy, bo o tym jest najłatwiej gadać. Tylko właśnie o tym, z czego to powstaje, dla kogo, jak się będzie starzało, jaki jest koszt dla środowiska. Taka odpowiedzialność coraz większa na architekturze ciąży, żeby po prostu nie szkodzić światu. Tak, wiesz, ale myślę, że to też trochę oddaje jakby nasz poziom edukacji ekologicznej właśnie w kontekście myślenia o przestrzeni, o architekturze, że
jakby on się zmienia stopniowo. Znaczy po pierwsze projekty, które oglądamy są tak naprawdę zawsze spóźnione, no bo ten cały proces kształtowania zamówienia najpierw przez instytucję publiczną, potem rozpisywania konkursu, potem zgłaszania projektów, rozstrzygania, no wiemy jak to wygląda i jak bardzo to się rozciąga w czasie i potem, kiedy się pojawia ta realizacja, to okazuje się, że w zasadzie to ona jest o tym, co było 10 lat temu, tylko że już nikt nie pamięta, co było 10 lat temu, się nikomu nie podoba to, co jest teraz, to nam pokazała wielka dyskusja o Placu Pięciu Rogów w Warszawie. Jakby ja jej w tym momencie nie bronię, natomiast jakby to był taki przykład no, architektury, która była po prostu o 10 lat spóźniona przez to, jak się rozciągał w czasie cały proces administracyjno-realizacyjny. I myślę, że to, co mówisz o Muzeum Historii Polski i o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jest ta sama sprawa. Myślę sobie też, że my wciąż jakoś tak dość słabo aplikujemy te wszystkie wyzwania klimatyczne właśnie w kontekście projektowania. Ja jakiś czas temu rozmawiałam o tym z Filipem Springerem też właśnie tutaj na live'ie i gadaliśmy o tym, że w ogóle sobie tak rzadko rozmawiamy o kosztach w ogóle tych wszystkich inwestycji, że nawet te rozmowy właśnie o patodeweloperce i tak dalej, to czasami zahaczają o taki temat rekuperacji, jakby tego, jaką klasę energetyczną mają budynki w kontekście ogrzewania, ale niekoniecznie zahaczają o to, jakie są właśnie koszty produkcji materiałów, skąd one są sprowadzane, ile kosztuje wyburzanie różnych rzeczy, które się znajdują w tym miejscu, zanim powstanie ta nowa deweloperka. Też taka rzecz, która mnie zszokowała w tym roku, to jak mi Adam Przywara podawał takie statystyki, że tego gruzu w Unii Europejskiej teraz powstającego z bieżącej jakby budowy i odświeżania, to jest bodajże rocznie tyle, ile było w Warszawie po II wojnie światowej, kiedy się zabierano do odbudowy. To jak się popatrzy obrazami, no nie, i to, że gdzieś ten gruz jest składowany i nikt go nie przetwarza, nie poddaje recyklingowi, to jednak jest jakoś takie przemawiające do wyobraźni. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle jakaś wielka dyskusja, która jest dopiero przed nami o takim poziomie świadomości, o którym mówisz, i ona też jest częściowo po stronie zamawiających, czyli w przypadku tych dużych państwowych inwestycji, no po stronie nowego rządu i nowych urzędników, którzy prawdopodobnie nadejdą w niedługim czasie. Tak, i to też jest kwestia jednak, żeby tego wymagać, żeby prawo tego wymagało, bo to, wiesz, to jest troszeczkę tak, możemy wszyscy przestać pić z plastikowych słomek, ale co z tego, że Taylor Swift lata kilkadziesiąt razy w miesiącu do swojego chłopaka prywatnym samolotem. I architektura też potrzebuje tego nacisku z góry, wiesz, a nie tylko rozbudzania świadomości i czy nawet wytwarzania jakiegoś poczucia winy u architektów czy inwestorów, że czegoś nie zrobili. Jeden z wielkich szwajcarskich architektów powiedział kiedyś, że gdyby od niego Szwajcaria nie wymagała budowania ekologicznego, to by tego nie robił, bo jego interesuje architektura, czyli forma, wiesz, funkcja. On w ogóle nie czuł, że to jest część jego jakiejś powinności, co też pewnie jest kwestią pokoleniową. Ale jednak z góry musi iść ten jakiś nacisk. Też pewnie nie z dnia na dzień oczywiście wszystko. A że powinny być inwestycje, które świecą przykładem, to druga sprawa. I bardzo bym chciał, żeby ktoś wreszcie zaeksperymentował na większą skalę właśnie z takim budynkiem, gdzie jest, wiesz, estetykę tworzy odzysk. I myślę, że to jest możliwe. Zresztą ja jestem co roku jurorem Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy i widzę też, jak się to zmienia. Wiesz, jak też w naszych dyskusjach w jury my zwracamy uwagę na to i mamy czasami takie projekty. Na przykład piękny projekt nagrodziliśmy w kategorii rewitalizacja ostatnio. Nie jakiegoś tam remontu pięknej kamienicy, tak jak to zwykle bywało, tylko myśmy nagrodzili szkołę dla dzieci ukraińskich, która została stworzona tuż po wybuchu wojny w jednym z biurowców na Mordorze przez XY Studio. W ogóle w czynie społecznym oni pracowali za darmo, masa wolontariuszy i oni pozyskali do wystroju tych wnętrz większość materiałów z darów albo z jakichś końcówek, z próbek, wiesz, z odzysku. I wiesz, że zrobili wnętrza, które są absolutnie funkcjonalne, nie są wydizajnowane jakoś tam właśnie na glans,
ale są ładne, są przyjemne, są estetyczne i funkcjonalne. Czyli okazuje się, że da się z materiałów z odzysku przy pewnej presji też zrobić coś fajnego. Pojawiło się pytanie, wydaje mi się bardzo ciekawe, czy to, o czym rozmawiamy, oznacza powrót do gruzobetonu, jak na Muranowie? No tak, przetwarzanie gruzu to jest absolutnie jedna z dróg, prawda? No to nie będzie ten sam gruzobeton, co na Muranowie, ale tak, ale przetwarzanie miału jakiegoś z budynków burzonych, miału betonowego, to jest coś, co zresztą się, z czym się już pracuje. Tak, tylko chyba jeszcze na dość małą skalę, właśnie z braku tych regulacji, o których rozmawiamy, to znaczy no, zasady konkursów bywają nieubłagane, ale one też jakby dają właśnie ten nacisk. No to znaczy, jeśli w konkursie rozpisanym na jakieś nowe muzeum byłaby taka wytyczna, że budynek musi na przykład w 60% powstać z materiałów recyklingowalnych, no to też wtedy ci architekci w odpowiedzi na taki konkurs jakby muszą przedstawić projekt, który daje takie rozwiązanie, no bo inaczej w ogóle nie zostaną dopuszczeni jakby do oceny, prawda? Rzuciłam teraz przykładowo, to nie musi 60%, jakby to po prostu, że bardzo dużo zależy od tego, jakie wytyczne piszą urzędnicy. I stąd też mówiłam, jak mówiłam o tym takim nacisku społecznym, to chyba mniej miałam na myśli takie obwinianie i właśnie takie przykłady odpowiedzialności konsumenckiej, a bardziej o tym, że jednak w jakiś sposób ten nacisk społeczny przekłada się na świadomość rządzących i właśnie na tworzenie lepszych zamówień publicznych, lepszego prawa. Mam wrażenie, że ten nacisk jednak troszkę występuje. Tak, tak. I on jest bardzo cenny i ja też bardzo się cieszę, nie tylko z tych powodów, nie tylko chodzi mi o te kwestie, o których teraz mówimy, ale ja się też bardzo cieszę, ale wszystko jest o wyborach przedwczorajszych. Ja się też bardzo cieszę z tego wyniku, nie tylko dlatego, że jestem za lewicą, się cieszę, że wchodzi do rządu i tak dalej, ale cieszę się, że w ogóle będzie koalicja, że będą trzy partie rządzić, co niektórzy straszą, że będzie chaos, że będą się kłócić cały czas. Ale dla mnie to jest właśnie wspaniała szansa dla nas, jako dla obywateli, którym na czymś zależy, żeby wreszcie móc wywierać nacisk. Prawda? To jest coś, co przeróżne środowiska mogą rozgrywać jakoś, mogą naciskać. Jeśli mają te trzy partie, które muszą jakoś o nasze względy konkurować i muszą też między sobą się dogadywać. A nie tak jak do tej pory, że jest pewien walec, prawda, który jedzie i właściwie nie musi nas słuchać w żadnej kwestii, nie musi się bać żadnych konsekwencji swoich decyzji, ani słuchać żadnych rad. Także jestem bardzo rad, że teraz jakby chyba w tym koalicyjnym rządzie wyobrażam sobie, że powinny przynajmniej być większe szanse obywatelskiego nacisku. Tak. I tym pięknym sposobem dochodzimy do tematu, na który oboje czekamy od pół godziny. Ktoś napisał i dialog społeczny. Tak, i dialog społeczny. To jest pojęcie, które w ogóle jakoś nam wyparowało z języka, prawda? Nawet jako no tak. Dobra, już stawiam kropkę, zamyśliłem. Tak, znaczy no miejmy nadzieję, że się tego dialogu społecznego nauczymy i że też będziemy właśnie tworzyć przestrzeń do tego, żeby on się właśnie mógł odbywać w momencie, w którym te projekty powstają. Tu jeszcze taki dodam komentarz, a nie kiedy już powstaną, bo też jakby rozmowy z kolei na przykład z ekspertami od projektowania dróg i tych wszystkich przebudów, to też pokazują, że bardzo często na etapie, teraz będę mówić o Warszawie, bo akurat tutaj mam jakiś insight, na etapie, kiedy jest projekt i są jakieś konsultacje społeczne, no to ludzie jakby nie do końca jeszcze mogą sobie jakby wyobrazić trochę, jak to ma być i ich to mnie interesuje. A potem, kiedy już jakby jest zakończona realizacja, to wtedy się zaczyna taka burzliwa dyskusja o tym, jaka ona jest. I to jest oczywiście zrozumiałe, tak właśnie zresztą było z placem pięciu rogów. Natomiast pewnie fajnie by było, gdybyśmy właśnie w ramach tego dialogu społecznego, jakie
jakiegoś takiego zaangażowania w to otoczenie, nauczyli się angażować, kiedy to jest jeszcze średnio atrakcyjny opis na papierze, a nie miejsce, po którym już możemy się przejść literalnie. No, ale takim miejscem być może będzie Pałac Saski, który przed nami wyrośnie lub nie, w miejscu, które kojarzą, myślę, wszyscy w Polsce przez grup nieznanego żołnierza, przez defilady, które się odbywają w tej okolicy. Mam wrażenie, że to nie trzeba być warszawiakiem, ani mieszkać w Warszawie, ani bywać często, żeby wiedzieć, że to jednak jest no, bardzo jakieś takie symboliczne miejsce w przestrzeni wizualnej Polski, możemy tak powiedzieć. Przez to, jak ten plac jest użytkowany też w kontekście różnych wydarzeń politycznych. Co ty myślisz o... trudno używać słowa odbudowa, o rekonstrukcji. Rekonstrukcji późnej formy Pałacu Saskiego z okresu zaboru rosyjskiego. No jest to pomysł, któremu jestem przeciwny zresztą od lat, bo ten pomysł nie jest nowy. No. 10 lat prawie go krytykuje. Tak. To prawda. No i na razie chwilowo przegrywam, ale na szczęście nie jestem z tym sam i też na szczęście chyba nie wszystko jest jeszcze postanowione. Wiesz, mnie się kuriozalny wydaje w ogóle pomysł wydawania tych 2 miliardów po pierwsze, czy nawet więcej to pewnie wyjdzie na budowanie pewnej makiety, w sytuacji, kiedy można by za te pieniądze, już nie mówię o tanich mieszkaniach, budowie tanich mieszkań, ale nawet w kwestii ochrony zabytków, ratować prawdziwe zabytki, prawda? Po co budować takie makiety? Zatem oczywiście stoi pewna nostalgia, bo tak samo jak ludziom jest łatwiej protestować, kiedy wreszcie zobaczą gotową inwestycję, a nie kiedy widzą na papierze, tak samo chyba łatwiej jest po prostu sobie popatrzeć na stare zdjęcia i powzdychać do nich, niż wyobrazić sobie coś zupełnie nowego, prawda? Ale myślę, że powinno się myśleć o tej przestrzeni po prostu już w jakiś nowy sposób. I w ogóle, że rekonstruowanie formy budynków z 1939 roku, w sytuacji, kiedy zmieniło się całe otoczenie, też jest jakimś kuriozum. Bo to nie jest tak, że ten budynek wskoczy w niezmieniony kontekst, tylko tam wszystkie budynki są inne niż przed wojną. Są zupełnie nowe albo są nadbudowane, odbudowane w inny sposób. Wiesz, Teatr Wielki jest 3 razy większy niż przed wojną. Metropolitan, wielki biurowiec obok, który będzie wyższy od tego pałacu. To fitel po drugiej stronie w modernistyczną bryłą z 70. Hotel europejski. Także ten pałac, który taki robi na starych zdjęciach takie monumentalne wrażenie, no chyba będzie no, mały przy tym wszystkim. No i w ogóle też, wiesz, ja się burzę przeciwko jeszcze 2 rzeczom, przeciwko wielu rzeczom, ale będę się skracał. Po pierwsze, mamy tutaj takie odwrócenie zupełne logiki powstawania w ogóle budynków. Budynki się buduje po coś, prawda? Zastanawiasz się, jaka jest funkcja do załatwienia, czy jaka potrzeba i rozwiązujesz formę, biorąc to pod uwagę. Natomiast nie jest to oczywiście jedyny czynnik, ale jednak buduje się z myślą jakiejś tam funkcji. Tutaj mamy raczej takie parcie, żeby koniecznie te elewacje i bryły zrekonstruować i wcisnąć do nich coś. Tak, a to jest bardzo, przepraszam, przerwę, bo nie do końca wiadomo co. Tak. To jest bardzo zabawny element. Pałacu Bryla niby Senat, ale... Kancelaria Rady Ministrów, z tego co kojarzę. Coś zapauzowałeś i ci... O. Jestem. Telefon mi nagle zadzwonił, bo się nie wyłączyłem na nie przeszkadzać. A w Pałacu Saskim w ogóle jest mowa, że to będą jakieś funkcje kulturalne. Wiesz, po prostu w sytuacji, kiedy mamy ileś tam instytucji w Warszawie, które potrzebują nowych budynków, czy choćby Muzeum Narodowe, ma po prostu w szufladzie projekt nowego skrzydła, buduje się nagle jakąś makietę starego pałacu i tam się wciska sale wystawowe, które minister Gliński po prostu, gdzie minister Gliński powiedział, że będzie się tym opiekowało 5 instytucji różnych i będą tam robiły program. Wiesz, nie wiadomo po co zupełnie. Także wiesz, to w ogóle to wsadzanie nowych funkcji, w rzadku mglistych dość, w starą formę, to jest, przypomina mi taką zabawę, jak dzieci się uczą kształtów, prawda, i muszą wcisnąć walec w okrągłą dziurkę. Tak.
A to jest jak takie wciskanie właśnie kostki w okrągłą dziurkę, albo na odwrót, walca w kwadratową. Po prostu forma z tą funkcją, nawet nie do końca jeszcze określoną, się rozjeżdża i będzie tam wciskana. No i też wiesz, no dlaczego uszczuplać ogród saski? Wiesz, bo to jest kwestia też, zostanie zabudowany teren, który jest zielony od 80 lat. No i grób nieznanego żołnierza. To już myślę, że każdy patriota powinien też to poprzeć, że mamy ten grób nieznanego żołnierza, który ma taką dramatyczną formę tej ruiny po wojnie utrwalonej, tych trzech łuków zachowanych właśnie z Pałacu Saskiego. Jeśli grób nieznanego żołnierza znajdzie się w odbudowanej kolumnadzie, to cała wymowa tego pomnika zniknie. No. W tym zwycięskim projekcie, zresztą też WXCA, tej samej pracowni, która zrobiła muzeum na Cytadeli, nie wiem po co im to, bo mają bardzo dużo pracy bez Pałacu Saskiego, no to oni zaznaczają ten grób nieznanego żołnierza, tę dzisiejszą ruinę troszkę innym kolorem tynku na elewacji. No to wiesz, to cały ten efekt tej dramatycznej właśnie pomnika, który jest wtedy też takim antywojennym, pacyfistycznym memento, on znika, jeśli się go znowu wbuduje w tę przedwojenną formę pałacu. Także to jest, ten pomysł jest zły na tylu poziomach, że świadczy moim zdaniem tylko trochę, świadczy o to, że to, że zaczęto go realizować, świadczy przede wszystkim o braku wyobraźni tej władzy, która właśnie skończyła, do tego, żeby wyobrazić sobie coś nowego. Tylko takim, wiesz, nostalgiczne sięganie po przeszłość. To jest formacja, która nas bardzo, bardzo spychała w ogóle w przeszłość. Czepiała się historii bardziej niż przyszłości. To było takie zamykanie oczu na przyszłość, moim zdaniem, cały czas. I szukanie pocieszenia w jakichś krzepiących historiach o przeszłości. No i mam nadzieję, że to się skończyło, no i że zasypią te wykopaliska i albo nawet częściowo otworzą jako po prostu jakąś ale tam nie ma czego pokazywać tak naprawdę, bo to są, ja tam zaglądałam przez te dziury w blasze falistej jakiś czas temu, tam po prostu nic nie ma. No, natomiast można popatrzeć na te stare piwnice, oczywiście też można to pomyśleć o wyeksponowaniu tego jako jakiejś tam atrakcji, ale no przede wszystkim myślę, że porywające na takie inwestycje powinno się zaczynać od potrzeb realnych i od rozpoznania kontekstu, a nie od właśnie, straszne. Ja byłem w Senacie zresztą, jak przepychano tę ustawę na posiedzeniu Komisji Kultury. To było latem 2021 roku chyba. I to było okropne właśnie, nawet jak to było przepychane, że ta ustawa, która w ogóle jest bardzo źle napisana, to nie będę rozwijał tematu, ją przeczytałem szczegółowo i jest jakimś bublem prawnym. To wiesz, to się odbyło w takiej atmosferze, że marszałek, że senator Kuchciński, tak, jest taki z PiSu, który to tak bardzo tam pilotował i bardzo wspierał tę ustawę, to całe, na wszystkie wątpliwości odpowiadał, co się państwo martwią, ładne będzie, zbudujemy, państwo mówią, że nie ma projektu, jak to nie ma projektu, będzie jak przed wojną. No to mniej więcej taki poziom, nie? I mówimy tu o wydawaniu miliardów Czyli też zaznaczmy, że więcej niż Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego, bo tam bodajże poszło 790 milionów czy coś koło tego, więc to jest pod prawie trzykrotność. Natomiast ja powiem ci szczerze, bo jeszcze bym chciała trochę zanurkować w tę nostalgię. Ona jest dla mnie trudna do zrozumienia, bo na takim poziomie jakby ona się nie trzyma wewnętrznej logiki, po pierwsze historycznej, to znaczy nawet jakby idąc w tym kierunku, że jakby ten rząd, mówiąc szerzej, bo tu jakby to nie jest kwestia tylko stricte samego rządu, tylko przecież taka grupa ludzi walczących o odbudowę Pałacu Saskiego jakby formowała się wiele, wiele, wiele lat wcześniej. I z tego co pamiętam, to jakieś pierwsze towarzystwo pod koniec lat 90. powstało, które promowało tę inicjatywę, więc to w zasadzie jakby to nie jest opisie do końca. Ja tej nostalgii nie rozumiem, nie dlatego, że nie rozumiem w ogóle nostalgii za przeszłością, czy w ogóle naszej pasji do martyrologii, grzebania w historii i tak dalej, tylko nie rozumiem, dlaczego akurat ten budynek, no bo on ma dość fatalną historię w tym kontekście, w jakim chcemy go odbudowywać, bo jakby jest takim symbolem zaborczym, jakby ta fasada była jakąś inkorporacją moskiewską i kojarzy się z jakimś takim, no po prostu najgorszym okresem
po powstaniu listopadowym, jeszcze był ten pomnik pięciu poległych rosyjskich... Generałów wiernych carowi. Tak, generałów wiernych carowi. To jakby w ogóle się nie łączy z tą jakby ideą no jakiejś tam jakkolwiek rozumianej Wielkiej Polski i sięgania do wielkiej tradycji. Więc ja jakby dla mnie to jest trudne do zrozumienia, dlaczego jeśli już sięgamy po akurat tę formę i po akurat ten budynek, przychodzi mi do głowy tak naprawdę jeden powód, bo to jest jedyny wielki plac, który jakby był tego typu budynek i on jest w jakiś sposób niezabudowany i kusi, prawda? Bo oprócz grobu nieznanego żołnierza i schodów smoleńskich to nie ma tam nic, a wszystkie inne budynki, do których byśmy chcieli historycznie wzdychać, by wymagały no jakichś większych ingerencji niż wycięcie drzew, a no umówmy się od... mamy taki dość lekki stosunek do wycinania drzew zarówno w lasach, jak i w ogóle w miastach. No tak, to jest rzeczywiście bardzo pokrętne, bo wszystko się odbywa pod hasłami powrotu do chwały Polski międzywojennej. I to przecież ta inicjatywa teraz była przepychana z okazji stulecia niepodległości. Oczywiście wszystko ma gigantyczny poślizg, ale jakieś tam chyba symboliczne rzeczy się zdarzyły w 18 roku z okazji stulecia niepodległości. No i to, wiesz, to niesamowite jest dla mnie, że to jest lansowane na symbol niepodległości. Oczywiście było to miejsce, w którym przed wojną się mieścił sztab Wojska Polskiego. Były te defilady, był grup nieznanego żołnierza i on nadal jest, tylko że jeszcze bardziej wymowny niż przed wojną. To świadczy o tym, jaka jest po prostu już przerwana ta świadomość historyczna, prawda? Że udaje się coś tak wylansować, coś tak niepasującego na symbol chwały polskiej, na symbol tej chwały. To tyle mogę powiedzieć. No. Z jakiegoś powodu po wojnie wśród tylu innych zabytków, które zdecydowano się odbudować, tego nie odbudowano. Być może była właśnie jeszcze w miarę świeża pamięć o tym, że ten budynek ma taką wymowę. Jednak budynku, który powstał w połowie XIX wieku za caratu, przez rosyjskiego inwestora zbudowany i potem zasiedlony przez sztab wojska rosyjskiego. No, był to biurowiec wojskowy używany przez Rosjan, najdłużej w swojej historii, w tej formie, którą chce się odbudować. I przez 20 lat niepodległej Polski był jako pewien spadek używany przez sztab wojska polskiego, który zresztą tuż przed wojną wybudował sobie na Mokotowie nową siedzibę na Rakowieckiej, do której nie zdążył się właściwie przeprowadzić. Także no, kiepski ten symbol niepodległości, ale też pokazuje, jak łatwo manipulować tą symboliką, prawda? Że jednak się udaje kreować, bazując czy żerując na braku rzeczywistej wiedzy i świadomości, no udaje się kreować te symbole tych bohaterów. Mamy teraz w Warszawie piękną historię, o niej opowiem, bo to jest super ciekawa rzecz. Jutro zresztą jest oficjalna ceremonia zmiany nazwy tego skweru. Jest na Muranowie skwer, który nosił, tutaj na terenie dawnego getta, nosił imię Mieczysława Apfelbauma przez chyba 20 lat, który był, no, ponieważ był bojownikiem podczas powstania w getcie warszawskim. No i się okazało niedawno, historycy ustalili, że to jest postać wymyślona. To znaczy, no, ktoś coś napisał, ktoś coś dobudował do tego, ktoś coś połączył i wykreowano faceta, kreowano przez kilkadziesiąt lat faceta, który nie istniał. I jutro, nie dlatego, że po prostu ktoś uważa, że wiesz, to nie jest żadna dekomunizacja, ani wielka rewizja historii, po prostu dlatego, że no, jakimś efektem kuli śniegowej się udało wykreować tego bohatera nieistniejącego, no, zostanie to no, zmienione na skwer Racheli Auerbach, która była rzeczywistą postacią historyczną. Ale to pokazuje, jak właśnie no, świadomie czy nieświadomie daje się kreować historię też dowolnie w zasadzie. I wszyscy w dobrej wierze pewne rzeczy powtarzają. No tak. To są znane takie właśnie motywy kuli śniegowej. Co prawda wreszcie momencie nie umiem sobie przypomnieć innej historii o zupełnie wymyślonej postaci, ale jestem prawie pewna, że było już kilka takich opowieści, niekoniecznie w odniesieniu do tego akurat powstania, tylko tak w ogóle, że to się zdarza. To jest też taki stary fake news po prostu. Fake news, który się po prostu narasta. Który narasta w
czasie i staje się jakąś wymyśloną prawdą historyczną. Natomiast ten przykład Pałacu Saskiego to dla mnie, bo często właśnie rozmawiamy o takich pompatycznych, kuriozalnych kwestiach, ale właśnie wynikających z jakiejś po prostu źle pojętej martyrologii, ale które mają jakby sens w ramach własnej logiki. No nie, to znaczy można się z tym zgadzać lub nie, można sympatyzować z tą ideologią, z takim podejściem do historii, a można nie sympatyzować, ale to ma jakiś wewnętrzny sens w ramach danego podejścia. A tutaj mamy taki przykład, w którym ta największa jakby od lat inwestycja, pochłaniająca gigantyczne pieniądze i będąca w jakimś centralnym punkcie, jest pozbawiona nawet wewnętrznej logiki w ramach tego pola ideologicznego, o którym mówimy. I mam wrażenie, że jednak dużo ludzi, którzy są w to zaangażowani, no ma, a nawet jeśli nie miało jeszcze kilka lat temu, no to jakby w toku tych dyskusji, które się toczą, tę świadomość historyczną te osoby zyskały. No, jakby mam na myśli ministrów i ludzi zaangażowanych w ten projekt i jemu kibicujących. I dziwi mnie to, że się po prostu nikt z tego czas nie wycofał, kiedy jeszcze nie było projektu i trochę nie krzyknął, no, król jest nagi jakby, a w tym wypadku Pałac Saski nie jest tym, czym się wszystkim wydaje. No i nie róbmy tego, nie? Jakby, tak jakby trochę zabrakło takiej odwagi cywilnej na jakimś etapie i tak jakby trochę wszyscy w to brnęli, mimo tego, że już wszyscy na głos i miliony artykułów o tym powstały i połowa internetu o tym wie, że to nie jest o tym, o czym niby rzekomo ma być. Tak. No tak, pozostaje mi się z tobą zgodzić. Też mnie to bardzo dziwi. Może się kiedyś dowiemy z jakichś wspomnień albo niedyskretnych dzienników czyichś, jak to dokładnie się wydarzyło, bo dla mnie to jest absurd, że można tak daleko zabrnąć tak właśnie niespójnym pomysłem, ale w dodatku tak kosztownym. No oczywiście tutaj kusiłyby różne teorie spiskowe, ale nie będziemy się obniżać do takich jakichś plotek, bo jakby to nie jest o tym, no, ale mam nadzieję, że czas pokaże. Z tego, że zostało nam kilka minut, podpytać, nad czym teraz pracujesz, czy możesz coś zdradzić? No teraz kończę powoli promować Gdynię Obiecaną. To jest książka, wyszła rok temu i ma takie wzięcie, to mnie bardzo cieszy oczywiście, że ludzie też o niej chcą gadać i w ogóle... I dostałeś nikę czytelników. To jest wspaniałe. Jeśli ktoś z Torunia patrzy, to zapraszam w Toruniu. Mam spotkanie autorskie w czwartek 18 w Galerii Wozownia. W Toruniu jeszcze nie byłem z tą książką. W każdym razie zabieram się do pisania, to zresztą się ładnie wiąże z naszą rozmową, zabieram się do pisania książki o współczesnych miastach. Nie, tym razem nie opowieść o konkretnym mieście, i nie o historii zresztą, tylko właśnie o współczesności, o przyszłości. Nie potrafię wiele na razie powiedzieć, bo nie mam czasu nad tym pracować, ale chciałem zebrać różne obserwacje i swoje niepokoje dotyczące miast, tego, w jakim kierunku się rozwijają, tego, jak nasza dyskusja o miastach przebiega. I właśnie jednym z wątków tam będzie nostalgia. Znaczy ja uważam, że w różnych bardzo środowiskach jest za dużo nostalgii. I z jednej strony mamy rekonstruktorów, którzy właśnie sobie wyobrażają, że właśnie jak coś odbudujemy, to będziemy najszczęśliwsi. Ale wiesz, to jest też problem czasami środowisk aktywistycznych, które z bardzo szlachetnych pobudek skupiają się głównie na obronie tego, co jest. Tutaj nie chcę za bardzo też, wiesz, brnąć w jakieś przykłady, ani nikogo stawiać pod ścianą, bo chcę to bardzo dobrze uargumentować i pokazać na przykładach, bo to też jest bardzo ludzkie, ale taki przykład to jest... na przykład jestem całym sercem za różnymi drobnymi biznesami, tak, sklepikami, warsztatami rzemieślniczymi i tak dalej, ale nie można skupiać się na jakby... Nie można przyjmować, że możemy się tak trzymać tego miasta takim, jakie było, tak? Tej ulicy handlowej, gdzie są małe sklepiki, rzemieślnicy i tak dalej. Oczywiście część powinna przetrwać, ale jednak nasz sposób załatwiania spraw, kupowania, wiesz, internet, tak się zmienił, że nie ma powrotu właściwie do tej dawnej formy takiej wyidealizowanej, żwawej ulicy handlowej, gdzie wszyscy sobie mówią bonjour
babcie smyrają dzieci po policzkach sąsiedzkie. No jakby inaczej żyjemy niż kiedyś. No i chcę się zastanowić nad tym, w którą stronę pozytywną można by pójść z tymi narzędziami i z tymi możliwościami, które mamy w tej chwili. To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz. W ogóle jest bardzo, bardzo bliska, już kilka lat temu pisałam na ten temat, taka obserwacja o tym, że w ogóle jesteśmy przepełnieni takimi utopiami konserwatywnymi bez względu na jakby nominalną formację intelektualną. To znaczy konserwatyści, powiedzmy prawicowi, lubią sięgać do pałaców saskich, a lewicowi na przykład do modernistów i szeroko rozumianej spuścizny Corbusiera. I jakby wszyscy są tym w jakiś sposób ukąszeni. I rzeczywiście mam wrażenie, że ta nasza współczesność, zwłaszcza tutaj u nas w Polsce, jest w jakiś sposób przepełniona właśnie takimi różnymi formami nostalgii, tylko w zależności od jakby orientacji politycznej, światopoglądowej, to w jakimś innym wyrywku z epoki ta nostalgia jest lokowana. No właśnie o to mi chodzi, wiesz, żeby spróbować wyjść poza taki... Tak, poza nostalgię i poza... Bo rzeczywiście można czerpać do różnych źródeł. Jeden powie, że powinno być tak jak przed wojną, inny powie, że powinno być tak jak w PRL-u, no ale jednak wszystko się... łatwych powrotów nie ma. To jest trochę tak jak po 89 roku, ja pamiętam jeszcze jako nastolatek, zaraz po upadku komunizmu, była jakaś taka dziwna atmosfera, że będzie jak przed wojną, wiesz, że zaczęły się odradzać, no wiesz, przywrócenie korony Orłowi, przywracanie starych nazw instytucji, że w policji zaczęli być nagle aspiranci, czyli takie stanowisko przedwojenne. Tam był też taki wielki zryw biograficzny w takim sensie tworzenia rodowodów. Ludzie się wtedy bardzo zaczęli pasjonować genealogią i jakby szukać swoich arystokratycznych korzeni. To też właśnie ma takie dużą fascynację z przełomu lat 80. i 90. Tak, i wiesz, i Gdynia jest też takim miejscem, które się strasznie zapatrzyło w swoją przedwojenną formę, Gdynia, o której piszę. Także... No, a okazuje się, że to nigdy nie wraca jeden do jednego, albo nawet czasami jak w przypadku reprywatyzacji dzikiej w Warszawie, pod hasłami nostalgii mogą się też odbywać straszne rzeczy, prawda? Czyli po prostu pod hasłem przywracania przedwojennego porządku niektórzy pokrzywdzeni słusznie poodzyskiwali nieruchomości, ale też masa bandytów pod hasłami właśnie powrotu do jakiejś przedwojennej glorii się dorobiła i dużo krzywdy było. Także strasznie trzeba uważać z tą nostalgią. I w ogóle bardzo chciałbym, żebyśmy się znowu więcej wyobrażali sobie przyszłość, żebyśmy też może trochę mniej... Też myślę, że mamy za dużo takiego myślenia, że prognozy tworzymy i staramy się przygotować na to, co wyjdzie z tej prognozy. Zamiast zastanowić, czego chcemy i jak popychać tę rzeczywistość. W ogóle taka największa moja radość związana z tymi wyborami jest taka, że okazuje się, że coś właśnie... Że było dużo takiego fatalizmu, prawda? Już teraz po tych 8 latach rządów PiS-u, że nic się nie zmieni, że się oderwiemy od tej Europy, że będą drugie Węgry, że będzie druga Białoruś. I że to właściwie już jest taka logika historyczna. I że jest tyle tego prawicowego populizmu, że my też na tej fali też będziemy się już osuniemy w jeszcze gorszy populizm prawicowy. No ale okazało się, że myślę, że tak odzyskaliśmy sprawczość po prostu i odzyskaliśmy takie prawo do wyobrażania sobie zmiany. I to jest dla mnie super, to jest bardzo odświeżające. Mamy bardzo mało czasu, ale to, co mówiłeś właśnie o tym, że za dużo tej nostalgii, za dużo patrzenia w przeszłość, przypomina mi się z jedną z rozmów, którą czytałam w książce Przemysława Witkowskiego Faszyzm, który nadchodzi, z którym rozmawiałam już i którego rozmowę możecie odsłuchać i tutaj na Instagramie i na platformach streamingowych. To jest świetna książka, natomiast już nie pamiętam, w której rozmowie tam się pojawia taka obserwacja, że w momencie, w którym jakby się zaczęła transformacja, jakby skończył się gdzieś ta zimna wojna, to jakby skończyła się też wiara w taki jakby futuryzm, który tam, to były podwaliny programu kosmicznego, ale to też
bardzo było mocno związane z architekturą, która gdzieś szukała rozwiązań na przyszłość i była jakby o budowie lepszego społeczeństwa po jednej i po drugiej stronie żelaznej kurtyny tak naprawdę, no bo z kolei jakby, no Zachód jakby z kolei za wszelką cenę chciał udowodnić, że będąc kapitalistycznym jakby nie jest gorszy w rozwiązaniach i w myśleniu o przyszłości i w jakimś takim idealizmie od Wschodu. I to gdzieś się w pewnym momencie wyczerpała ta energia takiego projektowania przyszłości i takiego, że dzieci sobie gdzieś wyobrażają te latające samochody i samoloty, znaczy nie samoloty, tylko latające samochody, no takie jak w tym, jak w Blade Runnerze, wiecie, o co chodzi. Znaczy być może dzieci dalej to rysują, ale na pewno jakby to w jakiejś takiej przestrzeni publicznej, w takich naszych dyskusjach ustąpiło miejsca analizowaniu przeszłości. Myślę, że szeroko jako społeczeństwo potrzebujemy takiego myślenia znowu o przyszłości, o tym, co przed nami i o rozwiązaniu tych wyzwań, a nie tylko właśnie o szukaniu w jakichś utopiach konserwatywnych. Tak, a ja absolutnie się zgadzam i ja też dlatego tę moją piątą książkę chcę napisać o przyszłości i o teraźniejszości, bo po napisaniu czterech książek historycznych, które gdzieś tam zawsze do tej współczesności docierały i starały się jakąś lekcję wyciągnąć dla nas na teraz i na przyszłość, jednak sam się zmęczyłem, wiesz? Z jednej strony czuję, że być może część sukcesu zawdzięczam temu, że my jesteśmy zanurzeni w tej historii, że lubimy o niej pytać, lubimy o niej dyskutować, się o nią spierać, ale chcę sam wyjść z tej strefy komfortu, wiesz? Żeby coś konstruktywnego dołożyć na przyszłość, a nie właśnie spierać się o to, wiesz, no, to możemy wyciągnąć, jaki wniosek możemy wyciągnąć z antysemityzmu przedwojennego. Oczywiście powinniśmy o tym pamiętać i wyciągać wnioski i cały czas za mało się trochę o tym mówi, za mała jest świadomość tego, jaka była skala tego antysemityzmu, czy tam nędzy mieszkaniowej, nierówności społecznych. To wszystko, o czym piszę. Ale chciałbym już troszeczkę pójść dalej, tak? Zostawić to historykom i zabrać nas dalej w jakąś przyszłość i coś konstruktywnego zaproponować. Albo chociaż postawić dobre pytania, bo nie trzeba też mieć odpowiedzi, wiesz, ja też nie chcę udawać jakiegoś mega eksperta, który się na wszystkim zna, to tam mi wystarczy jakieś nowe pytania postawić, żeby przekierować troszkę dyskusję i poruszyć wyobraźnię. No i tego ci życzę ja i nasi słuchacze, oglądacze, widzowie. Będę bardzo czekać na tą twoją futurystyczną wizję miast. Futurystyczną mam właśnie też na myśli nie tyle estetykę, co właśnie rozwiązania i jakiś taki powiew świeżości. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Piątek. Też bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłości, oby lepszej. Dzięki, cześć. Cześć. Podcast Noise Life.